Witamy Państwa bardzo serdecznie w telewizji Media Przasnysz. Kontynuujemy nasze sportowe rozmowy z mieszkańcami, chociaż już w piątek zespół Kalibra, także znowu zrobi się muzycznie. A dzisiaj ze mną Robert Piotrowski, witam Ciebie bardzo serdecznie. Dzień dobry. Drodzy Państwo, ten człowiek z Krzynowłogi Małej, zawodnik naszego zespołu Black Dragons, zajął trzecie miejsce w bardzo wymagającym wyścigu o nazwie Wilmageddon w Nasielsku. Także to jest ogromne osiągnięcie. No i mam nadzieję, że dzisiaj naprawdę sporo pytań będziecie mieli do tego człowieka, bo to jest niesamowity twardziel. Ten wyścig chyba pokazał, że jesteś w stanie już w debiucie wejść na podium, także myślę, że oczekiwania co do Wilmageddonu za rok jeszcze wyższe. Mam nadzieję, że uda mi się wygrać na za rok. A zaczynając od samego początku, bo to są zawody, które w Polsce pojawiły się dopiero trzeci rok z rzędu, ale to jest dosyć świeża sprawa. Na czym w ogóle polega Wilmageddon? Myślę, że ty o tym powiesz dużo lepiej. Co polega na tym, że jest trasa wyznaczona i tam 2 km, ponad 2 km, przeszkody różne, czołganie się, jeżdżenie po piasku, po bagnach i w ogóle na wózku jest coś ciężko przejechać przez takie bagna. Strasznie wymagający jest ten wyścig. No i w sumie. No. To jest zrobione coś na wzór tego Run Magedonu, Tak, czegoś, tak, co tak. jest bardzo już popularne w Polsce, czyli tego ciężkiego, ekstremalnego wyścigu, gdzie rywalizuje ze sobą mężczyźni i kobiety. I wy w zasadzie robicie to samo, tylko na wózkach inwalidzkich. Tak, w sumie o to chodzi. Tak jak ten, no tak jak pan powiedział, ten Run Magedon dla chodzących, to jest dla wózkowiczów taki coś. No dobra, to jestem też bardzo ciekawy, jakie nam przeszkody trafiły się na trasie, no bo to też dobrze zobrazuje, co się podczas takiego wyścigu dzieje. Główną przeszkodą to był piasek. No, strasznie ciężko się po tym jechało. Przez las ciężko się było poruszać, bo gałęzie, piach, szyszki leżały, to też jest duża przeszkoda. Było też ciężary przewozić trzeba było. To też było strasznie trudne na tym wózku zmieścić na przykład 100 kilo i przewieźć 100 kilo trzeba było. Jest to rzeczywiście mocne wyzwanie, a może trochę o kulisach tego wyścigu. Ty już na samym początku byłeś na przodzie i patrzyłeś tylko przed siebie, żeby jak najszybciej dojechać, czy ty musiałeś gonić pozostałą grupę tych, którzy rywalizowali? Na sam początek tam wszyscy się rozgrzewali, zanim ustawili się na metę. Od początku pomyślałem sobie, że może być dobrym pomysłem, że ustać na początku mety. No i w sumie wypaliło. No i przez pierwsze, no można powiedzieć, że przez 90% wyścigu prowadziłem. No nikt mnie nie mógł dogonić. No i opadłem z sił. No i trzecie miejsce niestety. No też to jest wielki sukces i to trzeba o tym cały czas pamiętać, że to był twój debiut. A Tak. skąd ty się dowiedziałeś o takim wyścigu i kiedy podjąłeś decyzję, że warto spróbować? W sumie Nasielsk nie tak daleko. Najpierw kolega z drużyny Łukasz Becker mi o tym powiedział, że jest takie wydarzenie. Później zobaczyłem na Facebooka, wszedłem na stronę Avalonu. No i zobaczyłem, że jest właśnie w czerwcu te wydarzenie. W lipcu wydarzenie i no, zapisałem się. Ja widzę, to już mieszkańcy Krzynowłogi się uaktywnili. Ty trenujesz na co dzień właśnie w Krzynowłodze, bo podejrzewam, że do takiego wyścigu to trzeba przynajmniej parę tygodni się przygotowywać. No troszkę przygotowań było. No nie aż tak dużo, mogło być więcej, ale z kolegami się starałem jeździć. Tam, że mieszkam na wsi, to mam takie, można powiedzieć, przeszkody, tak jak na tym Wilmagedonie. Po lasach jeździłem z kolegami, trasy parę kilometrów, no i się przygotowałem lekko. No, wynik też chyba jest zadowalający, bo to jest jeden z lepszych wyników we wszystkich Wilmagedonach. Czy gdzieś podglądałeś na YouTubie, jak to wygląda? Podglądałem mniej więcej, jak trasa może wyglądać, no ale trasa się różniła i to można powiedzieć, że sporo niż na YouTubie i się nie spodziewałem, że będzie takie. To tego nie wiem, więc dopytam. To jest tak, że co roku ta impreza odbywa się w Nasielsku, czy to jest taka impreza, która krąży sobie po Polsce? Co roku odbywa się w Nasielsku, bo tam jest właśnie fajny teren do takich przeszkód. No to tutaj, drodzy Państwo, zapraszamy serdecznie już za rok, żeby wspierać Roberta, bo myślę, że to na pewno, kiedy tylko kwestia czasu, kiedy ty podejmiesz decyzję o starcie w kolejnych zawodach. Robert, ale Wilmageddon to był oczywiście pretekst, do którego chciałem cię zaprosić.
zaprosić. Natomiast chciałem porozmawiać też z tobą o koszykówce, bo ja miałem przyjemność kilkukrotnie prowadzić mecze, no zapowiedzi bardziej, meczów, które rozgrywałeś. No i nie ma co ukrywać, że ty jesteś wiodącą postacią, jeśli chodzi o zespół Black Dragons, przynajmniej jeśli chodzi szybkościowo, technicznie. Ty kiedyś też, z tego co wiem, ocierałeś się nawet o reprezentację Polski. Dzisiaj też grasz w zespole z Olsztyna KS OSW. Dla ciebie koszykówka na wózkach to jest hobby, czy to już jest sposób na życie? Można powiedzieć, że to jest hobby, bo sposób na życie to ciężko by się było z tego wyżywić w Polsce. Za granicą jest już, można powiedzieć, na zawodowym poziomie ta koszykówka, a w Polsce dopiero takimi drobnymi kroczkami idzie to. No ale można powiedzieć, że to jest na razie tylko hobby. Ile takich meczów w ciągu roku ty masz przyjemność rozegrać o stawkę? Koło 10 do 15, zależy ile liga liczy mecz. No to już jest całkiem więcej i trzeba o tym powiedzieć, że tych meczów rzeczywiście z roku na rok jest coraz więcej. Jakbyśmy mieli porozmawiać o zespole Black Dragons, no bo my rzeczywiście staramy się, robimy progres, ale jednak w tym zestawieniu z zespołami w Warszawie, no zawsze gdzieś tam brakuje i to raz więcej, raz jeszcze więcej. Co według ciebie byłoby takim złotym środkiem, żeby zespół Black Dragons mógł się bić z najlepszymi? Ciężko powiedzieć w sumie, ale myślę, że potrzeba nam zawodników, żeby grać w Przasnyszu lepiej. Brakuje nam trochę tych zawodników, szczególnie tych wysokich. No i tyle w sumie. Czyli tutaj kadrowo trzeba by było mocno wzmocnić. Natomiast też trzeba powiedzieć, że wy macie dobre warunki, żeby przygotowywać się, trenować i walczyć. Bo i tutaj duża rola trenerów, że rzeczywiście widać. Myślę, że ty sam możesz gdzieś tam to ocenić, że widać progres w waszej grze. Pomalutku idziemy w dobrą stronę. A jakbyś miał zestawić naszych Black Dragonsów z zespołem z Olsztyna, to gdzie tu jest największa różnica? Właśnie w kadrze? W kadrze, tylko w sumie w kadrze, bo mamy lepsze warunki niż Olsztyn, można tak powiedzieć. I koszykówka na wózkach. Jeszcze raz jesteśmy przy tym temacie. Ty śledzisz to, co się dzieje w Polsce, to znaczy, które tam zespoły, jak ze sobą rywalizują, jak wygląda liga. Nie wiem, czy można oglądać takie mecze w telewizji, ale myślę, że gdzieś tam w internecie to nie jest problem znaleźć informacje. Na Facebooku są często transmisje meczów. Szczególnie śledzę teraz są Mistrzostwa Świata w koszykówce na wózkach i Polska w tym też bierze udział. Niedługo będę śledził to, też na Facebooku będzie wszystko. Myślę, że takie ciche marzenie, żeby gdzieś tam kiedyś zagrać najbardziej, ale też pojawić się. Jak znajomi, jak rodzice podchodzą do tego, jaką ty obrałeś drogę, że postawiłeś w życiu na sport, jasno i wyraźnie? Rodzice bardzo mnie wspierają. Nawet jak mam jakieś chwile zawahania, to mi zawsze pomagają. No, koledzy tak samo, no, każdy mnie wspiera, można tak powiedzieć. I tak zupełnie prywatnie też chciałem ciebie spytać. Ty jesteś, z tego co wiem, fanem gier komputerowych. Także to też jest fajny sposób na wypełnianie wolnego czasu? Bardzo. Spędzanie z czasu z kolegami, na przykład w Counter-Strike'u, jest strasznie fajne i przyjemne. Czyli sport łączymy z e-sportem. Tak. Ty na co dzień trenujesz u siebie w Krzynowłodze, to znaczy sam sobie jakieś takie treningi rozpisujesz, czy ty masz już jakiegoś trenera, który ci prowadzi, co powinieneś zrobić, żeby być coraz lepszym? Sam w sumie tylko sobie rozpisuję wszystko w domu, a to czasem z kolegami wyjdę porzucać w kosze czy coś i tak to wygląda. Jeszcze nie było takiej propozycji, żebyś na przykład gdzieś za granicę spróbował swoich sił w zespole? Było, mam nadzieję, że będzie w przyszłości. Trzymam mocno kciuki. I nie tylko ja trzymam, bo Robert tutaj widzę po naszych telewizorach, że wszyscy cię mocno pozdrawiają i wszyscy trzymają kciuki, żeby ta twoja kariera sportowa rozkwitała. Mocno trzymamy kciuki za ten Wilmageddon, bo zrobiłeś nam niezwykle dużo nadziei i ochoty do tego, że Anusz Widelec udałoby się za rok naszemu człowiekowi to wygrać. Także trzymamy kciuki. Takie pytanie na sam koniec, jakie są twoje plany na przyszłość? Co jeszcze chciałbyś osiągnąć i w tym roku 2018 i też tuż w roku 2019? No, szczególnie chciałem wygrać ten Wilmageddon za rok. Chcę jeszcze coraz być lepszy w koszykówce. W tym roku byliśmy blisko wyjścia do pierwszej ligi z Olsztynem. Niestety drugie miejsce zajęliśmy. I myślę, że w przyszłym roku ta pierwsza liga jest jak najbardziej realna. Tak.
Także mocno trzymamy kciuki. A ja, drodzy Państwo, się naprawdę bardzo, bardzo cieszę, że mamy takich młodych, fantastycznych ludzi, którzy, no, co trzeba powiedzieć jasno i wyraźnie, już w debiucie zajmują trzecie miejsce i, no, i mają szansę na to, żeby za rok wygrać ten prestiżowy wyścig. I myślę, że z tego będziemy wszyscy bardzo dumni, ale już jesteśmy bardzo dumni, Robert, że tak wysoko zaszedłeś. Dziękuję Ci, że znalazłeś chwilę czasu, żeby odwiedzić nasze studio. A jeśli Państwo mają tak zupełnie prywatnie pytania do Roberta, to jest bardzo aktywny człowiek na Facebooku, także śmiało można do niego pisać. Dziękujemy bardzo serdecznie. W piątek naszymi gośćmi będzie zespół Kalibra z Ciechanowa.